553 roku przed naszą erą, przebywającemu na dworze babilońskim hebrajskiemu prorokowi Bóg we śnie objawił przyszłość. Daniel spisał sen i włoczył do swojej księgi. Siódmy rozdział księgi Daniela, werset pierwszy, czytam. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to, co widział, Leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Dalej prorok zapisał w wersecie drugim i trzecim: Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze, i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. W proroczych symbolach Danielowi objawiono przyszłą historię narodów. Prorok zobaczył wielkie morze wzburzone przez cztery wiatry ziemi, z którego wyszły cztery bestie. Prorok zapytał obecnych w proroczym śnie aniołów o znaczenie bestii wychodzących z morza. W wersetach od 15 do 17 czytamy. Ja Daniel Byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to co widziałem przestraszyło mnie. Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział i dał mi wykład wydarzeń. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Cztery wiatry ziemi to wojny i konflikty. Wielkie morze to narody. Wielkie morze wzburzone przez cztery wiatry obrazuje narody walczące o dominację nad światem. Jedne narody zostają ujarzmione lub, a inne stają się mocarstwami. Danielowi w postaci czterech bestii pokazano największe potęgi starożytności, począwszy od jego czasów. Babilon, Persję, Grecję i Rzym. Witam na YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli lubicie nasz kanał i uważacie jego materiały zawartościowe, a nie uczyniliście tego wcześniej, kliknijcie teraz na słowo subskrybuj. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności, abyśmy mogli się rozwijać i docierać do coraz większej grupy osób. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Tym, którzy nas wsparli, dziękujemy i zapewniamy, że Wasza pomoc zostanie mądrze wykorzystana na zakup brakującego sprzętu, podniesienie poziomu nagrań i reklamę. Numer konta i wszelkie potrzebne na ten temat informacje znajdziecie w opisie naszego kanału. To, co jeszcze dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze filmy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie komentarze pod naszymi programami i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się spotkać z nami, jest to możliwe. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, łapka w górę. Dominację Babilonu od 605 do 539 roku przed naszą erą prorok tak opisał w wersecie czwartym. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła, gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła, wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Wyrwanie lwu skrzydeł orlich, wskazujących na szybkość i zasięg podbojów, postawienie go na tylne łapy jak człowieka i danie mu słabego serca ludzkiego oznacza kryzys, a w końcu upadek Babilonu. Od zdobycia Babilonu w 539 do 331 roku przed naszą erą. Najsilniejszym mocarstwem była medopersja, przedstawiona w symbolu drugiej bestii w wersecie piątym. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra i powiedziano mu: Wstań, jedz dużo mięsa. Niedźwiedź utykał na jedną stronę, bo była to Unia Persów i Medów, w której jednak dominowali Persowie. Podobnie jak wszystkie bestie, i ta była drapieżna, egzystowała kosztem innych narodów. Niedźwiedź miał w paszczy trzy żebra symbolizujące największe monarchie przez niego pokonane Lidię, Babilon i Egipt. A jego dalsze podboje zostały ujęte w słowach: Powstań, jedz mięsa wiele. Trzecią bestię Daniel tak opisał w wersecie szóstym. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę. Pantera z czterema ptasimi skrzydłami i czterema głowami reprezentuje Hellenów, czyli Macedończyków i Greków. Cztery ptasie skrzydła oznaczają, że Hellenowie pod władzą Aleksandra Wielkiego w krótkim czasie zdruzgotali Persję i w swoich podbojach dolecieli aż do Indii. Niespodziewana śmierć Aleksandra w 323 roku przed naszą erą spowodowała podział jego imperium na cztery królestwa: Egipt Ptolemeuszy, Syrię Seleucydów, Trację Lizymacha i Macedonię Kasandra. Dlatego Pantera miała cztery głowy. Wreszcie prorok ujrzał najstraszniejszą czwartą bestię i tak ją opisał w wersecie siódmym. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby. Pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. Przykuła ona jego uwagę. Prok zapisał w wersecie dziewiętnastym. Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu które było inne niż wszystkie inne, straszne nadmiarę, z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami. Pożerało i miażdżyło, a to, co pozostało, deptało nogami. Anioł wyjaśnił mu symbol czwartej bestii tak w wersecie 23. I tak rzekł, czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi. Które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą Ziemię, podepcze i zmiażdży ją. Czwarty potwór, nie mający swojego odpowiednika wśród zwierząt, symbolizuje starożytny Rzym. Żadna z bestii nie była tak bezwzględna jak Rzym. Rzym był najsilniejszym i najdłużej panującym mocarstwem starożytności. Historycy datują panowanie Rzymu na 644 lata, od 168 roku przed naszą erą do 476 roku dłużej niż łączne panowanie poprzednich bestii. Daniel zauważył, że rzymski potwór miał 10 rogów. Zaintrygowany nimi poprosił o wyjaśnienie ich znaczenia. Anioł odpowiedział: a rogów dziesięć znaczy, z tego królestwa dziesięciu królów powstanie. Konstantyn Wielki podzielił imperium na część zachodnią i wschodnią. W wyniku problemów wewnętrznych i najazdów barbarzyńskich podczas wielkiej wędrówki ludów, zachodnie cesarstwo rzymskie zaczęło chylić się ku upadkowi, który nastąpił w 476 roku. Wschodnie cesarstwo Bizancjum przetrwało jeszcze prawie 10 wieków do 1453 roku, kiedy zostało podbite przez Imperium Osmańskie. W chwili upadku w 476 roku zachodniego łacińskiego cesarstwa rzymskiego, na jego obszarze utworzyło się 10 królestw barbarzyńskich. Alemani. Anglosasi, Burgundowie, Frankowie, Herulowie, Longobardowie, Ostrogoci, Swebowie, Wandalowie i Wizygoci, dając początek narodom Europy Zachodniej. Upadek Cesarstwa Łacińskiego i powstanie królestw Europy Zachodniej kończą epokę starożytną, rozpoczynając średniowiecze. Od tej pory świat się zmienił. Cywilizacja antyczna i jej religie odeszły w przeszłość. Europa Zachodnia popadła w rozdrobnienie walczących ze sobą królestw. Władzę nad nią miała przejąć potęga przedstawiona w proroctwie w symbolu Małego Rogu. Głównym podmiotem proroctwa siódmego rozdziału księgi Daniela jest Mały Róg. Oparta na szkole historycznej interpretacja symbolu Małego Rogu widzi w nim potęgę Kościoła Rzymskokatolickiego. Kwestia rozwiązania proroczej zagadki Małego Rogu jest bardzo ważna. Musimy być ostrożni, by nie popełnić błędu i kogokolwiek skrzywdzić. Wykazując szacunek i tolerancję wobec inaczej wierzących, musimy uzasadnić interpretację Małego Rogu na solidnych historycznych i biblijnych podstawach. Najpierw musimy ustalić, jak Biblia interpretuje profetyczną symbolikę rogów. Stosując właściwe zasady interpretacji Biblii, wskazujące na to, że pismo święte samo siebie wyjaśnia, to znaczy, że niezrozumiałe zapisy są wytłumaczone w innych wersetach, możemy odkryć, co oznaczają rogi. Porównując jedne teksty z drugimi, dochodzimy do wniosku, że rogi oznaczają moce polityczno-militarne i religijne, wrogie Kościołowi Bożemu. Występowanie w Biblii symboliki rogów wynika stąd, że starożytny Izrael zajmował się pasterstwem. Częstymi obrazami codzienności były rogate kozły i barany. Rogi decydowały o znaczeniu zwierzęcia w stadzie. W walce o dominację wygrywały zwierzęta mające potężniejsze rogi. Dlatego pisarze biblijni piszą o rogach, jako zrozumiałym dla Hebrajczyków symbolu mocy, siły i panowania. Daniel napisał, że mały róg wyrósł na głowie rzymskiej bestii. W wersecie ósmym czytamy: Przypatrywałem się, patrzyłem na rogi, a tam róg inny, mały, wyrósł między nimi. Werset 20 I co do rogów dziesięciu na głowie jej oraz innego, który wyrósł. Werset 24. A rogów dziesięć znaczy: Z tego królestwa dziesięciu królów powstanie, a po nich następny. Powyższe zapisy wskazują na lokalizację geograficzną małego rogu. Wyrósł na głowie czwartej bestii, czyli na terytorium imperium rzymskiego. Nie ulega wątpliwości, że papieństwo narodziło się w Rzymie, mieście stołecznym cesarstwa, gdzie do dziś znajduje się jego stolica. Z powyższych wersetów wynika także, że Mały Róg wyłonił się po upadku cesarstwa rzymskiego. Upadek Rzymu Łacińskiego. Umożliwił biskupowi Rzymu nieskrępowany rozwój, wolny od zwierzchnictwa cesarzy, którzy dotąd kontrolowali biskupów i kościół. Władcy bizantyjscy wiedzieli, że po upadku cesarzy łacińskich biskupi rzymscy pozostali jedyną realną siłą, zdolną utrzymać na zachodzie minimum ładu społecznego i wiarę chrześcijańską. Dlatego wspierali biskupa Rzymu. 62 lata po ostatnim cesarzu Rzymu, Romulusie Augustulusie, w 538 roku wszedł w życie. Corpus Juris Civilis. Zbiór praw rzymskich cesarza bizantyjskiego Justyniana Wielkiego. Potwierdzał on poprzednie rozporządzenia cesarskie wynoszące katolicyzm do religii państwowej. Justynian uznał biskupa Rzymu za głowę wszystkich świętych kościołów, strażnika wiary i porządku społecznego. Zacytowane wcześniej wersety informują również, że Mały Róg wyrósł wśród dziesięciu rogów. Historia potwierdza, że papiestwo utrwaliło się wśród barbarzyńskich królestw powstałych w wyniku upadku Cesarstwa Łacińskiego. Większość z nich Alemani, Anglosasi, Burgundowie, Frankowie, Longobardowie, Swebowie i Wizygoci Przyjęła katolicyzm, poddając się pod duchową władzę papieży. Mały róg wyeliminował trzy spośród dziesięciu rogów. W wersecie ósmym czytamy I trzy spośród rogów poprzednich zostały wyrwane przed nim. W wersecie 20. I wypadły przed nim trzy. Werset 24. I trzech królów poniży. Od 318 roku Ariusz, prezbiter i elokwentny nauczyciel kościoła w Aleksandrii, stanął przeciwko dotychczasowemu zrozumieniu biblijnego bóstwa Chrystusa. Twierdził, że nie jest wieczny i współistny z Ojcem, nie posiada pełni bóstwa, jest pierwszym i największym z Bożych stworzeń. Chrześcijaństwo podzieliło się na Arian, zwolenników Ariusza i trynitarzy wyznających pełną boskość Chrystusa. Z początku większość ludów barbarzyńskich zaakceptowała łatwiejszy do zrozumienia Arianizm, ale potem przeszła na trynitaryzm. Przy Arianizmie pozostały trzy spośród dziesięciu rogów: Herulowie, Wandalowie i Ostrogaci. Stając się przeciwnikami katolicyzmu. Cesarz Wschodnio-Rzymski, Zenon, poplecznik biskupów Rzymu, nakłonił ostrogotów do wojny z Herulami zajmującymi Italię. W 493 roku ostrogoci pokonali Herulów i założyli w Italii swoje królestwo. Chytry Zenon zniszczył ariańskich Herulów rękoma. Ariańskich ostrogotów. Państwo Wandalów znajdowało się w północnej Afryce. Cesarz Bizantyjski Justynian Wielki, aby ustrzec Kościół przed Wandalami, wysłał przeciwko nim swego najlepszego generała. Belizariusz w 533 roku wylądował w Afryce i zniszczył państwo Wandalów. Potem Justynian zaatakował Ostrogotów w Italii. Wojna przeciągała się, aż w 552 roku wojska bizantyjskie dowodzone przez Narzesa rozgromiły ich. Zagrażające małemu rogowi trzy ariańskie rogi Herulowie, Wandalowie i Ostrogoci zostały wyłamane. Studiując historię Kościoła katolickiego, odkrywamy, że prawdopodobnie nie przetrwałby on zawirowań dziejowych lub stałby się mało znaczący, gdyby nie wsparcie mocy polityczno-militarnych. Badane proroctwo podkreśla fakt, że Mały Róg jest różny od pozostałych. W wersecie 24 czytamy. I on będzie różny od poprzednich. Użyte w tym fragmencie tekstu słowo różny nie jest słowem inny. Różny to odmienny, nie taki sam, różniący się. Mały róg jest odmienny od pozostałych. Dziesięć rogów to królestwa świeckie. Mały róg to kościół, moc religijna. Panuje nad sumieniami, zasłaniając się Bogiem. Bazuje na ludzkim pragnieniu szczęścia i zbawienia. Jego panowanie nie ogranicza się do jednego narodu. Wykazując swoje boskie jakoby posłannictwo, rości sobie kontrolę nawet nad władzą świecką, by była mu uległa. Werset 20 podaje kolejną cechę charakterystyczną Małego Roku. A wizja Jego była większa od towarzyszy Jego. Ojciec Kościoła, teolog i Pisarz Święty Augustyn w V wieku napisał dzieło de Civitate dei, to znaczy o Państwie Bożym. Według Augustyna, państwo ziemskie, czyli władza świecka, powinno być podporządkowane Państwu Bożemu, czyli Kościołowi. Papiestwo Podchwyciło tę myśl, czyniąc ją fundamentem swojej polityki. Dzieło Augustyna zainicjowało zmagania małego rogu z dziesięcioma o prymat w chrześcijańskim świecie. Oto przykłady. Grzegorz VII potępił świecką inwestyturę stanowisk kościelnych czyli prawo monarchów do wyboru duchownych na stanowiska kościelne. Rozgniewało to Henryka IV, który na zwołanym przez siebie synodzie biskupów niemieckich w formacji wypowiedział papieżowi posłuszeństwo i nie uznał jego zarządzeń. Papież wyklął cesarza i zwolnił jego poddanych z przysięgi wierności. Książęta Rzeszy uchwalili, że jeśli Henryk w ciągu roku nie pojedna się z Grzegorzem, to będzie musiał ustąpić z tronu. Zimą 1077 roku cesarz przeprawił się przez Alpy i przybył do kannosy w północnych Włoszech. Odziany wór trzy dni stał przed bramą w zimnie, czekając, aż zostanie wpuszczony do zamku, by błagać papieża o przebaczenie. Ze łzami w oczach padł na kolana przed nim, ucałował jego stopy i błagał o przebaczenie. Papież udzielił Henrykowi IV rozgrzeszenia i pozwolił dalej sprawować władzę zgodnie z interesami Kościoła. Szczyt przewagi nad władzą świecką papieństwo osiągnęło za pontyfikatu Innocentego III, który podczas swej koronacji ogłosił się Panem Nieba i Ziemi. Według jego doktryny chrześcijanie Powinni podlegać prawu i sądownictwu kościelnemu. Papież ma władzę nad wspólnotą chrześcijańską, stoi ponad ludźmi, a władza świecka winna wypełniać cele kościoła. Król Anglii, Jan bez ziemi, postanowił opodatkować kler i nie uznał mianowanego przez papieża prymasa Anglii. Inocenty obłożył Anglię interdyktem, a króla wyklął. Jan opuszczony przez wasalów, stąd nadano mu przydomek bez ziemi, w 1213 roku ukorzył się przed legatem papieskim. Oddał mu koronę, aby z powrotem otrzymać ją z jego rąk jako lenno papieskie. W średniowieczu władza papieży obejmowała Europę zachodnią i środkową. Nieposłuszeństwo papieżowi było zbrodnią karaną klątwą, która zazwyczaj kończyła się śmiercią. Papież stał się liderem świata chrześcijańskiego. Monarchowie i możnowładcy zabiegali o względy papieży i skwapliwie śpieszyli wykonać ich wolę. Królestwa płaciły święto pietrze, daniny i dziesięcinę, godząc się na ingerencję Kościoła w sprawy państwowe, a nawet prywatne. Papiescy legaci, rozsyłani do krajów Europy, kontrolowali realizację ustaw papieskich. W 1302 roku Bonifacy VIII w Bulli unam sanctam ogłosił: Dwa są we władzy Kościoła, miecze. A mianowicie duchowy i doczesny, ale oba są we władaniu Kościoła, i ten duchowy, i ten materialny. Drugim należy posługiwać się dla dobra Kościoła, pierwszym zaś sam Kościół się posługuje. Ten bowiem jest w ręku Kościoła, a tamten zaś w ręku królów i rycerzy, ale w uległości Kościołowi i na jego polecenie. Mały róg miał oczy i usta. Popatrzmy na werset ósmy, gdzie jest zapisane: A oto oczy, jak oczy człowieka były na tym rogu jednym i usta. I werset 20: I oczu jego, i ust. W symbolice biblijnej oczy oznaczają mądrość i inteligencję. Skoro mały róg ma oczy, to znaczy, że jest mądry i inteligentny. Niestety Kościół panujący wykorzystuje swoją mądrość i inteligencję przeciwko Bożej prawdzie i ludowi świętych Najwyższego. Rzymski katolicyzm to potęga sprytna, przebiegła i mądra, posiadająca zdolność przewidywania i umiejętność dostosowania się do różnych okoliczności. Trwanie, przerwanie 1600 lat i wywinął się z wielu zawiłości dziejowych, a jego wpływ na świat stale wzrasta. Usta w symbolice biblijnej oznaczają autorytet. Gdy mały róg mówi, wszyscy słuchają, gdy naucza, narody przyjmują jego wskazania. Mową Małego Rogu są papieskie ustawy, rozporządzenia, encykliki, bulle, dogmaty i zasady wiary, słowem katecheza Kościoła. Jego hierarchowie osądzają, rozstrzygają i opiniują. Mały Róg jest największym autorytetem religijnym, mającym szerokie poparcie, posłuch i popularność. Jest jedyną taką siłą trwającą od starożytności. Prorok słyszał, że mały róg mówi wyniośle przeciwko Bogu. W wersecie ósmym czytamy: I usta mówiące wielkie rzeczy. Werset dwudziesty. I ust wypowiadających rzeczy wielkie. Werset dwudziesty piąty. I słowa przeciw najwyższemu wypowie. Papieże ustanowili dogmaty wiary, niezgodne z zasadami pisma świętego, przez co wywyższają się ponad Boga. Lekceważąc prawdy Biblii uświęcone krwią Chrystusa, proroków i apostołów depczą jego autorytet. Kościół uznał tradycję za źródło objawienia Bożego i wyniósł jej wartość chyba nawet ponad pismo święte. Zmienił przykazania dekalogu. Przejął z pogaństwa naukę o duszy nieśmiertelnej i życiu pozagrobowym, piekle i czyśćcu. Odrzucił orędowniczą służbę Chrystusa w niebiańskiej świątyni, sprowadzając ją do poziomu ziemskich obiektów sakralnych i wstawiennictwa kleru. Uznał orędownictwo Jezusa za niewystarczające, forsując kult świętych i Marii jako współodkupicielki ludzkości. Zaniżył wartość ofiary Syna Bożego, wprowadzając odpusty i mszę jako ofiarę za grzechy. Przypisał kapłanom moc odpuszczania grzechów i podejmowania decyzji o zbawieniu lub potępieniu człowieka. Wprowadził chrzest niemowląt i doktrynę o grzechu pierworodnym. Ogólnie mówiąc, wprowadził dogmaty i praktyki wiary, nie tylko nieuzasadnione biblijnie, ale wprost przeciwne Słowu Bożemu. Papiestwo zachowuje się podobnie jak Lucyfer, pragnący wynieść się ponad swego Stwórcę. Papiestwo dąży do zajęcia miejsca Boga, przywłaszczyło sobie Jego tytuły i atrybuty. Chce dla siebie boskiego uznania i czci należnej jedynie Bogu. Tę postawę małego rogu potwierdzają dokumenty kościelne, uchwały i zarządzenia w nich zawarte należy traktować jako mowę małego rogu przeciwko Najwyższemu. Na przykład w prawie kanonicznym inocenty trzeci stwierdza, że papież jest na ziemi zastępcą nie człowieka, lecz samego Boga. Tytuł Pan Bóg papież. Pojawia się w glosie extravagantes papieża Jana 22. Pierwszy Sobór Watykański ogłosił nieomylność papieża. Papieże byli koronowani potrójną koroną, tiarą oznaczającą, że są władcami nieba, ziemi i podziemi. Papież jest tytułowany Ojcem Świętym, chociaż Jezus zastrzegł ten tytuł jedynie Bogu Ojcu. Prostwo Daniela przepowiedziało, że mały róg będzie zmieniał czasy i prawo. W wersecie 25 czytamy I będzie zamierzał zmienić czasy i prawo. Jak wypełniła się zapowiedź, że papiestwo zmieni czasy? W 532 roku mnich i teolog Dionizjusz Eksigus wprowadził erę chrześcijańską, Odliczając ją od wyznaczonej przez siebie daty narodzin Jezusa. W 1431 roku, za sprawą papieża Eugeniusza IV, tarachuba liczenia czasu przyjęła się w świecie chrześcijańskim. W 1582 roku Grzegorz XII przyjął korektę kalendarza juliańskiego, wprowadzając kalendarz gregoriański, którym obecnie się posługujemy. Papiestwo wprowadzając kult niedzieli w miejsce biblijnej soboty, zmieniło sposób odmierzania czasu. Powszechnie uważa się poniedziałek za początek, a niedzielę za koniec tygodnia. Większość kalendarzy jest tak zredagowana, że poniedziałek jest pierwszym, a niedziela siódmym dniem tygodnia. Sobota została uznana za dzień powszedni, a niedziela za święty. Kościół katolicki ma znaczny udział w kształtowaniu dziejów ludzkości, tak aby atmosfera czasów sprzyjała jego interesom i celom. Wpływa na rządy i społeczeństwa, urabia opinię społeczną, prowadzi taką politykę, aby bieg wydarzeń był dla niego korzystny. W XVI wieku Wielka Reformacja ożywiła Europę. Nastał czas pozytywnych zmian. Kontrreformacja zahamowała jej postęp i nastąpił czas powrotu ciemnoty. Mały Róg powstrzymał czas postępu i oświecenia, zawracając narody do czasu ciemnego średniowiecza. Po II wojnie światowej umocnił się blok państw socjalistycznych i komunistycznych wrogich kościołowi katolickiemu. Polityka papiestwa, szczególnie za pontyfikatu Jana Pawła II w sojuszu z Zachodem i Solidarnością, doprowadziła do rozpadu Związku Radzieckiego i jego sojuszników. W Polsce upadła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Mówimy, że czasy się zmieniły, komuna przeminęła i nastał czas przemian. Mały Róg dokonał ingerencji w Boże Prawo. Dziesięć Przykazań. Wyrzucił z katechezy drugie przykazanie biblijnego dekalogu zabraniające kultu świętych figur i obrazów. W pogańskim Rzymie chrześcijanie byli prześladowani, bo respektowali drugie przykazanie dekalogu. Społeczeństwo rzymskie było przekonane, że skoro chrześcijanie nie mają materialnych wyobrażeń Boga, to znaczy, że w Boga nie wierzą i są ateistami, co wtedy było uznane za zbrodnię. Około 300 roku synod w Elwira potwierdził ważność drugiego przykazania w następującej uchwale: Nie należy mieć obrazów w kościołach, ani je czcić, ani modlić się do nich. Ani po ścianach malować. Jednak w kościele łacińskim przyjął się z czasem kult figur i obrazów. Rozgorzał spór o drugie przykazanie między kościołami Zachodu i Wschodu. Kościół Wschodni w 754 roku na synodzie w Hiereja uchwalił, że obrazy to rzecz szatańska. Kult obrazów Chrystusa Pana to albo ukryty Nestorianizm, albo monofizytyzm. Kult zaś obrazów Matki Bożej i Świętych to bluźnierstwo. Wobec tego w 787 roku Sobór Kościoła Zachodniego uchwalił, że jest chwalebnym czcić krzyż i obrazy Świętych na naczyniach, szatach, tablicach, w domach i na drogach. W końcu przywódcy Kościoła Rzymskiego tak wpłynęli na miłującą sztuki piękne bizantyjską cesarzową Teodorę, że w 843 roku wydała dekret przeciwko zwolennikom przestrzegania drugiego przykazania, wprowadzając do kościoła zakazany przez Boga kult figur i obrazów. Aby zatuszować brak drugiego przykazania dekalogu, Kościół ostatnie dziesiąte podzielił na dwa, dziewiąte i dziesiąte katechizmowe, a cesarzową Teodorę obwołał świętą. Nakaz święcenia soboty, siódmego dnia tygodnia, wskazanej w czwartym przykazaniu dekalogu, Kościół zmienił na święcenie pierwszego dnia tygodnia niedzieli. W pierwszym i drugim wieku Żydzi byli znienawidzeni w cesarstwie z powodu licznych powstań. Ponieważ chrześcijan kojarzono z Żydami, kościoły w Rzymie i Aleksandrii porzuciły święcenie Sabatu na rzecz niedzieli, rzymskiego Dnia Słońca. W 321 roku cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt niedzielny, mocą którego niedziela, czcigodny Dzień Słońca, stała się dniem wolnym od pracy. Papieństwo zaakceptowało kult niedzieli i z czasem święcenie soboty wyeliminowało. W 364 roku synod w Laodycei uchwalił, że chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu, powinni szczególnie uczcić Dzień Pański będąc chrześcijanami. I jeśli to możliwe, nie pracować w tym dniu. Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu, zostaną odłączeni od Chrystusa. Bóg polecił w sobotę odpocząć, natomiast Kościół nakazał pracować. Bóg prosi święcić siódmy dzień, a Kościół pierwszy dzień, i zagroził, że jeśli ktoś będzie święcił sobotę, tak jak tego wymaga Bóg, zostanie ekskomunikowany. W rzymskim katechizmie Soboru Trydenckiego. Ułożonym w XVI wieku na polecenie papieża Piusa V, czytamy: Spodobało się Kościołowi Bożemu święcenie dnia sobotniego przenieść z soboty na niedzielę. W katolickim katechizmie ludowym księdza Franciszka Szpirago, czytamy: Nakaz święcenia sabatu przemienił Kościół na nakaz święcenia niedzieli. Wybitny teolog katolicki, ksiądz Zaleski, w dużym katechizmie religii katolickiej nauka Boża napisał: Nakaz święcenia Sabatu kościół zmienił na ogólny nakaz święcenia Dnia Świętego. Nie ma wątpliwości, że zgodnie z zapowiedzią Daniela kościół katolicki zmienił Boże przykazania. Daniel zapisał, że Święci Najwyższego będą prześladowani przez papieństwo czas, czasy i połowę czasu. Czyli supremacja Małego Rogu miała trwać 1260 lat. W wersecie 25 czytamy: I zostaną wydani w rękę jego aż do czasu, czasów i połowy czasów. Okres 1260 lat supremacji papieskiej występuje jeszcze w XII rozdziale Księgi Daniela i w proroctwach Apokalipsy. Przedstawiony jest jako czas, czasy i połowa czasu, albo czas, dwa czasy i połowa czasu, albo 3,5 roku, albo 42 miesiące lub 1260 dni. Zgodnie z biblijną zasadą, że jeden dzień proroczy to w rzeczywistości jeden rok, badany okres wynosi 1260 lat. Cesarz bizantyński Justynian Wielki zlecił sporządzenie zbioru praw rzymskich, czyli kodeksu Justyniana. Dodał do niego dwa listy mające moc edyktów, w których uznaje biskupa Rzymu za głowę wszystkich świętych kościołów i Głowę wszystkich świętych kapłanów. W późniejszym liście powierzył papieżowi karanie heretyków. Po pokonaniu ariańskich ostrogotów, w których rękach znajdował się Rzym i część Italii, kodeks Justyniana wszedł w życie w 538 roku. Od tego roku notujemy nieskrępowaną supremację papieży. Trwała ona od 538 roku przez 1260 lat i zakończyła się podczas rewolucji francuskiej w 1798 roku. Rewolucja francuska uderzyła w Kościół katolicki. Kler więziono, wysyłano na galery, ścinano, wygnano z kraju, żądano wyrzeczenia się kapłaństwa. Zwalczano kult, niszczono przedmioty sakralne, likwidowano zakony, burzono kościoły, przejmowano majątki kościelne. Podczas rozruchu w Rzymie przeciwko ambasadorowi Francji Józefowi Bonaparte zginął francuski generał Leonard de Fou. Wtedy dyrektoriat nakazał Napoleonowi Bonaparte zająć Rzym, ogłosić go republiką i anulować państwo kościelne. W 1798 roku Francuzi zajęli Rzym i aresztowali Piusa VI, który zmarł w następnym roku. Chociaż wkrótce wybrano nowego papieża, supremacja Kościoła katolickiego została złamana i papieństwo utraciło dotychczasową siłę i władzę. Dobitnym znakiem rozpoznawczym Małego Rogu jest fakt, że proctwo przedstawia go jako moc prześladowczą. Daniel zapisał w wersecie 21: Widzącym byłem, a róg ten prowadził wojnę ze świętymi i zwyciężał ich. I w wersecie 25: I świętych najwyższego będzie uciskał. Żadna moc od upadku antycznego Rzymu. Nie dopuściła się tak strasznych prześladowań jak Kościół katolicki. Historycy szacują, że w okresie 1260 lat supremacji papieskiej w wyniku nietolerancji religijnej mogło stracić życie około 150 milionów ludzi. Są to zapisane w historii fakty tak oczywiste, że wiele na ten temat nie będę mówił. Kościół prześladował także ludzi nauki, powstrzymując postęp ludzkości. W 1600 roku wyrokiem inkwizycji spalono na stosie uczonego Giordano Bruno zagłoszenie teorii wielości systemów słonecznych i nieskończoności świata. W 1751 roku ukazał się staraniem księgarza francuskiego André Le Bretona. Pierwszy tom encyklopedii, którą w 1759 roku potępił papież Klemens XIII. Rzymski katolicyzm wyrządził straszne krzywdy kobietom, rozpętując w średniowiecznej Europie histerię czarownic. W 1484 roku papież Inocenty VIII wydał bullę Summis Desiderantes Affectibus, Przeciwko czarownicom. Dwa lata później inkwizytorzy dominikańscy, Henryk Insitoris i Jakub Sprenger, wydali w kolonii w Niemczech poradnik opisujący sposoby wykrywania i sądzenia czarownic pod tytułem Maleus Maleficarum, czyli młot na czarownicę. Kto potrafi sobie wyobrazić, przez jakie cierpienia i okrutną śmierć? Przeszło wtedy dziesiątki tysięcy, a może więcej niewinnych kobiet, posądzonych o spółkę z diabłem. Katolicyzm jest nadal przeciwny wolności sumienia, tolerancji religijnej i rozdziałowi Kościoła od państwa. Papież Grzegorz XVI w encyklice Mirari Vos. Wydanej w 1832 roku zalicza wolność sumienia do najbardziej zaraźliwych błędów i nazywa absurdalną zasadą, upatrując w niej zgubę kościoła i państwa. Pius IX w swej encyklice z 1854 roku napisał, Niedorzeczne i błędne nauki lub inne brednie broniące wolności sumienia są największym błędem, zarazą najbardziej dla państwa niebezpieczną. A w encyklice Quanta Cura z 1864 roku wyklął wszystkich, którzy bronią wolności sumienia i wiary oraz twierdzą, że Kościół nie powinien używać przemocy. Ze względu na uwarunkowania obecnych czasów, Kościół nie prześladuje otwarcie i dużo mówi o wolności i godności człowieka. Wie, że obecnie dążenie do dominacji przez przemoc i nietolerancję jest niemożliwe. Prostwa jednak zapowiedziały, że w przyszłości, gdy dojdzie na świecie do radykalnych zmian, prześladowania wrócą. Papieski Rzym jest kontynuatorem cesarskiego Rzymu. Daniel napisał w wersecie 11: Widzącym byłem potem od dźwięku słów wielkich, które róg wypowiadał, widzącym byłem, aż została zabita bestia i zostało zniszczone ciało jej i zostało wydane na spalenie ogniem. Prorok zapisał że na skutek wyniosłych słów Małego Rogu przeciwko Bogu, czwarta bestia została zabita, a jej ciało spalone. Czwarta bestia to antyczny Rzym, który upadł w 476 roku pod naporem barbarzyńców podczas Wielkiej Wędrówki Ludów. Natomiast gdy papiestwo stało się potęgą, Rzym antyczny już nie istniał od wieków. Dlaczego więc Daniel napisał zgodnie z tym, co mu objawiono, że na skutek wyniosłych słów małego rogu to właśnie czwarta bestia została zabita i spalona? Co jest niezgodne, wydawałoby się, z historyczną chronologią dziejów. Wygląda na to, że proroctwo łączy czwartą bestię z małym rogiem a więc Cesarstwo Rzymskie z Kościołem Rzymskim. Rzym wcielił się w Rzym papieski. A jego duch inspiruje biskupów rzymskich. Podkreślają to nie tylko historycy i komentatorzy proc biblijnych, ale i rabini żydowscy. Widzą oni w małym rogu chrześcijaństwo, które uważają za religię odszczepieńczą od judaizmu. Zostało ono zaakceptowane przez cesarski Rzym i stało się religią państwową imperium. Wkrótce same zaczęło prześladować Żydów. Pogan i innowierców. W ich opinii powszechne chrześcijaństwo pasuje do Małego Rogu. Wiele podobieństw łączy Rzym Papieski z cesarskim. Rzym pogański prześladował Żydów, a potem chrześcijan. Takiego samego ducha odziedziczył Rzym Papieski, prześladując pogan, Żydów, chrześcijan niekatolików, a nawet ludzi nauki, wszystkich zagrażających jego władzy. Rzym panował nad światem, narzucił podbitym narodom Pax Romana, czyli pokój rzymski oparty na jego prawach. Podobnie Kościół dąży do hegemonii nad światem. Chce narzucić mu pokój katolicki oparty na jego prawach, uważając je za jedynie słuszne. Rzymskie wierzenia, zwyczaje, rytuały, święta, tytuły, nazewnictwo, stroje duchowieństwa, prawo. Zostały przyjęte przez Kościół Rzymski i po odpowiedniej obróbce włączone do tradycji, dogmatów, świąt i liturgii. Watykan, stolica papieży, jest w Rzymie, stolicy cesarskiej. Papiestwo przejęło tron cesarzy rzymskich. Kler katolicki ubrał się w stroje i purpurę cesarskiego Rzymu. Władzę nad antycznym Rzymem sprawował cesarz, władca absolutny, najwyższy kapłan Pontifex Maximus. Był ubóstwiany, otoczony kultem, nie podlegał osądowi, a jego wola była prawem najwyższym. Podobnie papieże są w kościele władcami absolutnymi, przypisującym sobie monopol na zbawienie. Otoczeni są kultem jednostki, adorowani i wywyższani. Nie podlegają osądowi, są nieomylni, a ich wola jest boska. Proctwo zapowiedziało, że mały róg będzie panował do końca historii świata i zostanie zniszczony przez Chrystusa podczas paruzji. Papiestwo będzie trwać do końca dziejów ludzkości. Powrót Chrystusa położy kres jego istnieniu. Daniel napisał o tym w wersecie jedenastym: Widzącym byłem, potem od dźwięku słów wielkich, które róg wypowiadał: Widzącym byłem, aż została zabita bestia, i zostało zniszczone ciało jej, i zostało wydane na spalenie ogniem. I w wersecie dwudziestym szóstym: I władzę jego odbiorą mu, by ją zniszczyć i wytracić aż do końca. Gdy Jezus powróci zakończyć doczesną historię ludzkości i zniszczy mały róg, Święci Najwyższego zostaną zbawieni i otrzymają życie wieczne. Władza nad Ziemią przejdzie w ich ręce, a Królestwo Boże będzie trwać wiecznie. Prorok tak o tym napisał w Wersecie 18. I otrzymają Królestwo Święci Najwyższego. I posiądą Królestwo na zawsze i na wieki wieków. I w wersecie 22 i czas nadszedł, by królestwo posiedli święci. Oraz w wersecie 27. A królestwo i władza i wielkość królestw pod całym niebem zostaną dane Ludowi świętych Najwyższego. Królestwo Jego będzie królestwem wiecznym, a wszystkie władze Jemu będą służyły i Jego będą słuchać. Prorok, zamykając opis nocnej wizji, wspomina, że zaniepokoiła go, że aż zbladł, ale jej treść zachował w pamięci. W wersecie 28 czytamy: I tu koniec tego słowa. Mnie Daniela bardzo myśli moje zaniepokoiły, i barwa twarzy mojej zmieniła się u mnie. I to słowo w sercu swoim zachowałem. Na Facebooku prowadzimy księgarnię wysyłkową zaopatrzoną w literaturę płatną i bezpłatną. Poszperajcie, a jeśli znajdziecie coś dla siebie, zamówcie, a wyślemy pocztą, dziś polecam dobrą książkę Apokalipsa, dotyczącą proroct apokalipsy odnośnie wydarzeń czasów ostatecznych i bezpłatną książeczkę dla tych, których życie straciło sens, gdy wszystko traci sens. Pozdrawiam i do zobaczenia.